Adhortacja apostolska świętego Jana Pawła II. O świętym Józefie i jego roli w życiu Chrystusa i Kościoła. Można powiedzieć, że jest takim podręcznikiem duchowości. Ale nie w sensie klasycznym podręcznikiem, który zawiera jakieś wskazówki, tabele, schematy czy gotowe wzorce. Jest podręcznikiem, ponieważ przedstawia nam osobę. Osobę świętego Józefa. A jednocześnie przedstawia nam to zaproszenie do wejścia w przestrzeń tajemnicy. Tej szczególnej tajemnicy obecności Boga. Tej tajemnicy, która uczyniła z Józefa powiernikiem najgłębszych tajemnic Boga samego. Całe bogactwo, całą wartość i wielkość świętego Józefa jesteśmy w stanie odkryć właśnie dlatego, że święty Józef został wpleciony w te tajemnice historii zbawienia. Pojawił się w tym konkretnym momencie tejże historii, w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. I to właśnie ten fakt, że Józef wypełnia swoją misję, w tejże historii zbawienia sprawia, że odkrywamy wielkość, wartość i całą głębię tej postaci, która, jak wiemy, nie wypowiedziała żadnego słowa, które byłoby zapisane na kartach Ewangelii. Dlaczego Ewangelie nie zapisują żadnego słowa świętego Józefa? Z jednej strony można by się zapytać, czy wobec obecności słowa wcielonego, a więc wtedy, gdy Bóg przemawia, wtedy, gdy Bóg zabiera głos. I tu nie chodzi o dźwięki, o piękne słowa, ale o czyny. Bo warto pamiętać, że zawsze wtedy, kiedy Bóg mówi na kartach Pisma Świętego, to każde słowo Boga powołuje do istnienia rzeczywistość. Dlatego wobec takiej rzeczywistości, kiedy Bóg zabiera głos, człowiek powinien zamilczeć, bo nie będzie miał nic lepszego, bardziej prawdziwego, czegoś piękniejszego do powiedzenia, aniżeli sam Bóg. I tej zasady duchowości, tej postawy milczenia wobec Boga, uczy nas właśnie święty Józef. Milczenie Józefa. Faktem jest, że choć zapewne Józef wypowiadał różne słowa, bo trzeba przyznać, że sam fakt zaślubin z Maryją nie odbywał się bez słów. Również wtedy, kiedy wyruszali w podróż do Betlejem i w samym Betlejem, ktoś musiał pytać o miejsce w gospodzie, którego nie znaleźli. I zapewne był to Józef. Niemniej jednak zwraca uwagę fakt, że na kartach Ewangelii nie ma zapisanego ani jednego słowa, które Józef by wypowiedział. I to ma swoje niesamowite, głębokie znaczenie właśnie dla duchowości ewangelicznej, dla duchowości ludzi wierzących. Józef zapewne wypowiadał wiele słów, ale podobnie tak jak i każdy człowiek wypowiada wiele słów, których nawet sam nie zapamiętuje, nad którymi nie warto się nawet pochylić, ponieważ są to dźwięki, które służą do wyrażenia czegoś, do zwykłej komunikacji. Podobnie i te słowa Józefa. Nie miały one żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o
wypełnianie woli Bożej, jeżeli chodzi o te tajemnice obecności Boga w życiu człowieka. I dlatego tutaj warto zdać sobie sprawę, że to nie jest tak, iż każde słowo, które człowiek wypowiada, ma taką samą wartość. Liczą się tak naprawdę te słowa, które rodzą się gdzieś w głębi intymności naszej duszy. A więc tam, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. I tak naprawdę są to słowa, które Pan Bóg wypowiada przez nasze usta. A jeśli chodzi o świętego Józefa, to tak jak Pan Bóg, gdy zabiera głos, nie są to jakieś czcze puste deklaracje, ale jest to zawsze powoływanie do istnienia nowej rzeczywistości. Tak samo Józef. Te słowa, które nie powoływały żadnej rzeczywistości, nie są zapisane. Natomiast zapisane są czyny Józefa. A więc to, co Pan Bóg wypowiada poprzez Józefa, ale wypowiada, powołując do istnienia konkretną rzeczywistość. Są przecież słowa bezwartościowe, które są tylko dźwiękiem. Są też i te, które sprawiają, że coś w naszym życiu się zmienia. Zmienia się coś w życiu innych, czy nawet w życiu całych wspólnot, grup i społeczeństw. Jednak ważne jest, aby to były te słowa, które zrodzą się z tej intymności duchowej, z tej obecności tajemniczej, ale pięknej i koniecznej obecności Boga w życiu człowieka.